Koniec, wracamy. Minęła 20 w studio w Warszawie jest Krzysztof Gawkowski SLD, w studio w Lublinie jest Marian Kowalski, komentator internetowej telewizji Idź Pod Prąd. Witam panów serdecznie. Szanowni panowie, szanowni państwo, w Radomiu miały miejsce sceny, które widzieliśmy przed chwilą na antenie. Już wiemy, że dymisją zapłacił za to szef tamtejszej policji. A ja mam pytanie do Mariana Kowalskiego. Pańskim zdaniem, co tak naprawdę wydarzyło się w Radomiu? No tak naprawdę wydarzyło się to, co wydarzyć się musiało. Skoro pani Gronkiewicz-Waltz nie uznaje komisji weryfikacyjnej, pani Schering-Wielgus nie uznaje nowego prawa o zgromadzeniach, pewien pan sędzia nie uznaje prezesury nowej, pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, no to ktoś inny nie uznaje tego, że manifestacja KOD-u była legalna. I koniec. Opozycja spowodowała to, że można sobie prawo traktować wybiórczo. Wypuściła opozycja gina z butelki, teraz mają. Krzysztof Gawkowski, jak patrzy na samo zdarzenie z Radomia i jak je ocenia? Przede wszystkim mam wrażenie, że w Polsce mieszamy pojęcia tego, co jest legalne, mądre, a tego, co jest nielegalne. Demonstracja KOD-u była legalna, miała charakter pokojowej manifestacji, a nagle pojawili się ludzie, którzy tak naprawdę przyszli tam bić, rozbić i pokazywać swoją siłę. I mam wrażenie, że nie powinno być innej drogi niż to, że ci bandyci powinni skończyć w więzieniach, bo jeżeli mówimy o ludziach, którzy przychodzą na pokojową demonstrację, w żaden sposób nie próbując legalnie, normalnie porozumieć się, tylko doprowadzać do awantury, to musimy ich nazywać po imieniu. Więc bandytyzm powinien być tępiony i dobrze, że w tym przypadku mamy szybką reakcję ze strony policji, bo to policja też powinna stanąć na wysokości zadania i do takich bujek nie dopuszczać. Marian Kowalski, jak patrzy na tę sytuację też w kontekście tego, co działo się jednak na manifestacjach, które organizował Komitet Obrony Demokracji, który z kolei blokował inne legalne zgromadzenia, nie tak dawno między innymi miało to miejsce w Warszawie. W Radomiu stało się coś takiego, że to najpierw manifestanci KOD-u zaatakowali młodego człowieka z Młodzieży Wszechpolskiej, który został przez nich poturbowany najpierw. Reszta to była już tylko reakcja. KOD jest organizacją faszystowską, jest to bojówka Platformy Obywatelskiej, niejednokrotnie atakowała polityków, obraża, podważa wynik wyborów demokratycznych, doprowadza do niepokojów ulicznych, atakowali parlament 16 grudnia i zdelegalizować trzeba KOD, a najlepiej Platformę Obywatelską jako organizacje, które mają na celu obalenie konstytucyjnego ładu demokratycznego w Polsce. Marian Kowalski, mówi pan, że to organizacja faszystowska. No ja nie słyszałem wśród deklaracji programowych Komitetu Obrony Demokracji czegokolwiek, co można byłoby pod faszyzm podpiąć. No jeszcze by tego brakowało, żeby powiedzieli prawdę o sobie. Ich czyny mówią o nich. Comiesięczne atakowanie manifestacji 10 kwietnia w Warszawie, atakowanie prezesa Kaczyńskiego w Krakowie, comiesięczne, atakowanie, jak mówię, 16 grudnia Parlamentu Polskiego. To są przesłanki do tego, żeby uznać KOD obywateli RP i ich mocodawców z Platformy Obywatelskiej za organizacje, które chcą podnieść rękę na ład konstytucyjny i demokratyczny wynik wyborów w Polsce. Krzysztof Gawkowski, jak patrzy na tą samą sytuację, w wypadku manifestacji w Radomiu mieliśmy manifestację legalną, w wypadku manifestacji, które odbywają się w Warszawie jest podobnie, a one jednak były blokowane przez członków Komitetu Obrony Demokracji. Zacznę od tego, że jeżeli mówimy o jakiejś organizacji, że działa w sposób niezgodny z prawem, to właśnie są to przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej. Można odnieść wrażenie, że dzisiaj Młodzież Wszechpolska w obecnych czasach stała się takim ZOMO PiS-u, na któremu się więcej pozwala, któremu więcej można, który realizuje prostą politykę zastraszania wszystkich tych, którzy by chcieli w sposób demokratyczny, wolny, otwarty demonstrować. Krzysztof Gawkowski ma na myśli ZOMO, czyli zmechanizowane oddziały Milicji Obywatelskiej, tak, czy ORMO, czyli ochotnicze rezerwy Milicji Obywatelskiej? Którą z tych komunistycznych organizacji Czy oni są ochotnikami, czy oni przychodzą na zlecenie? To ja mam takie wrażenie, że dzisiaj Młodzież Wszechpolska, czy inne oddziały ONR-u, to są ludzie, którzy mają prosty plan, doprowadzić do sytuacji
takiej, w której będzie więcej zadym w Polsce niż normalnych protestów. A jest, to nie jest jednak tak, że oni są prowokowani w tej chwili przez ludzi, którzy z drugiej strony dokonują no, w zasadzie podobnych sytuacji. No, mieliśmy przecież pobicie na krakowskim przedmieściu w zeszłym miesiącu. Pobity został Adam Borowski, działacz antykomunistycznej opozycji. Krzysztof Gawkowski nie widzi tutaj no, pewnej spirali, która panie się nakręca redaktorze. Z udziałem również Komitetu Obrony Demokracji. Ja nie mam... Nie mam nic wspólnego i nigdy nie miałem z ludźmi, którzy gdziekolwiek po jakiejkolwiek stronie barykady politycznej stawali i mówili, że chcą kogoś pobić. Niech pan pozwoli odpowiedzieć. Jeżeli ktoś przychodzi z KOD-u, Młodzieży Wszechpolskiej, ONR-u, innego organizacji, stowarzyszenia i gdziekolwiek pojawiałoby się jakiekolwiek bicie, czyli doprowadzanie do użycia siły fizycznej nieuprawnionej dlatego, że ktoś się nie broni, tylko chce jakąś manifestację rozbijać, to ja mówię, nie ma na to zgody i powinniśmy wszystkie takie manifestacje wszystkich takich ludzi zamykać w więzieniu. Widzę nakręcającą się spirale, której nie widzieliśmy do tego czasu. Widzę przyzwolenie ze strony chociażby takich polityków jak Beata Mazurek, rzeczniczka PiSu, która doprowadziła do sytuacji wczorajszą swoją wypowiedzią, mówiąc, że ona rozumie tych ludzi, którzy bili, że później ciche przyzwolenie w wielu głowach takich ludzi właśnie z Młodzieży Wszechpolskiej jest i oni przychodzą na manifestację i myślą sobie, a co, jak ja skopa dam, to wszystko będzie normalnie, jak ja z głowy uderzę, to wszystko i tak będzie normalnie, bo nikt mnie nie będzie aresztował. I ja cieszę się, że polska policja nareszcie szybko zareagowała. Szkoda, że jej nie było w odpowiednim czasie i w odpowiedniej chwili tam w Radomiu. Marian Kowalski, od w zasadzie samego początku aktywności Komitetu Obrony Demokracji był pan na ich manifestacjach. Internet pełen jest filmów, w których rozmawia pan z tymi ludźmi. Czasem są to nawet bardzo ostre dyskusje, ale przemocy do tej pory nie było. Czy pan się zgadza z tym, co powiedział przed chwilą Krzysztof Gawkowski, między innymi z tym, że Młodzież Wszechpolska to ZOMO PiSu? Jest to kłamstwo. Młodzież Wszechpolska do tej pory się nie angażowała w te wydarzenia, dopóki, jak mówię, sami politycy opozycji nie powiedzieli wprost w mediach, że nie uznają niektórych praw, traktują je wybiórczo. I to powiedziałem, kto to zrobił, ale proszę powiedzieć, że w Radomiu dzień po tych wydarzeniach został pobity działacz Prawa i Sprawiedliwości na ulicy. I to zrobili na pewno nie młodzi ludzie z Młodzieży Wszechpolskiej. I nie ma znaku równości pomiędzy młodymi patriotami a zdrajcami, którzy na zamówienie obcych ambasad chcą obalić legalny rząd. Szanowni panowie, szanowni państwo, w tej dyskusji od pewnego czasu widzimy sytuację nakręcającej się spirali. Pytałem o to Krzysztofa Gawkowskiego, pytam również Mariana Kowalskiego. Czy pan widzi tego rodzaju no, powiększanie się przestrzeni sporu w ten sposób? Ja uważam, że obywatele RP i KOD, oczywiście ich mocodawcy polityczni, chcą doprowadzić do takiej sytuacji, że wreszcie poleje się krew i wezwą na pomoc swoich mocodawców z Unii Europejskiej, czyli najlepiej wprost z Berlina. I uważam, że te organizacje działają na szkodę Polski. Do tej pory nikt nigdy w Polsce przez ćwierć wieku nie kwestionował wyniku wyborów. Młodzież Wszechpolska także, chociaż nigdy ich nie wygrywała. Nie wiem, dlaczego nagle ludzie odstawieni od koryta próbują doprowadzić do tego typu przesilenia. Ja byłem nieraz na manifestacjach KOD-u, widziałem, co tam wygadywali. Oni potrafili lżyć nawet pamięć pułkownika Kuklińskiego w dzień wprowadzenia stanu wojennego. Donosili na zarząd regionu lubelskiego do prokuratury, że w czasie ich manifestacji pod siedzibą Solidarności była głośna muzyka na przykład patriotyczna puszczana z okien. Także KOD eskaluje napięcie, a robi z siebie ofiarę. A w Radomiu to oni pierwsi podnieśli rękę na działacza Młodzieży Wszechpolskiej. No dobrze, widzieliśmy też działacza Młodzieży Wszechpolskiej, który próbuje wyrwać flagę. Wynika z tych zdjęć, czy ma pan jasność? Wie pan od członków Młodzieży Wszechpolskiej, jak ta sytuacja wyglądała w szczegółach? Bo to z przekazów internetowych nie jest takie jasne. Mnie tam nie było i ja nie jestem działaczem Młodzieży Wszechpolskiej. Natomiast widać, że te dwie manifestacje po chwili takiego napięcia i okrzyków rozeszły się, ale w tłumie był zatrzymany jeden z młodych ludzi z Młodzieży Wszechpolskiej i tam był tarmoszony przez kodziarzy. No to tylko krótki komentarz do słynnych słów, które padły niedawno o tym, że czasem trzeba przywalić dechą. Na jednym ze spotkań takie słowa wypowiedział Bronisław Komorowski. Czy państwo widzą jakąś korelację pomiędzy słowami nawoływaniem do przemocy, a tą przemocą, która faktycznie ma miejsce? Krzysztof Gawkowski. Niech pan pozwoli też jedno zdanie do tego, co powiedział pan Marian Kowalski. Krótko, bardzo proszę. Bo ja nie wierzę, że pan Marian nie dostrzega tego, że po prostu w Radomiu mamy taki prosty niuans. Przyszli ludzie pokojowo nastawieni, taki, którzy przyszli ich bić. Ci, którzy przychodzą bić, powinni siedzieć w więzieniu i Młodzież Wszechpolską trzeba rozwiązać i zdelegalizować. Panie Marianie, błagam o rozsądek pana. Marian Kowalski na koniec. Zdelegalizować trzeba KOD,
Trzeba zdelegalizować Platformę, bo to są organizacje wyprowadzające ludzi na ulicę celem wzniecania burt. Wybory były legalne, uznane przez instytucje międzynarodowe, rząd działa legalnie, jest większość parlamentarna. Kto podnosi rękę na ład konstytucyjny, jest zdrajcą ojczyzny i powinien być w więzieniu. A program Platforma minęła 20, właśnie teraz się kończy. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Jutro to samo miejsce, ten sam czas. Do zobaczenia.